Witajcie, detailingowy dziadzia, pędzle od widza. Co to jest? Pure Bristles. Dobra firma, dobra firma. Co do pędzli, słuchaj? Bardzo fajne, ale nie do felg. One są fajnie, takie roztrzepane, można powiedzieć. Ten włos jest taki mało niby przyjemny, kurczę. Wręcz bym powiedział, że taki, kurczę, troszeczkę twardy. Co do felg, no nie bardzo. Dla mnie za ostro. One się tak dziwnie rozjeżdżają przy felgach do wnęknie, ale za to, jak one siedzą na plastiku. Ojej, do plastiku to jest po prostu bomba. One na plastiku, fajnie się rozjeżdża ten pędzel. No czyszczenie nim i widzisz, czujesz, że to czyszczenie jest takie może nie agresywne, ale perfekcyjne. Minus pędzla, mega gubi włos na początku. No po prostu w kilogramy to można liczyć. Tak poza tym same plusy, no i oczywiście ta dziurka, którą się wlewa woda. Dziękuję bardzo za te pędzle. Do plastiku ja już tylko tego używam. Naprawdę, rewelacja. Obłęd. Na plastikach, kurde, no nie, o zobacz, widzisz, patrz jak on się kładzie. On się rozjeżdża i jak nim przemieszczasz, tak jakby się wgryzał w ten, no rewelacja, no, no niebywale, naprawdę. Jestem bardzo miło zaskoczony. A one tak leżały, słuchaj. I tak od czasu do czasu mówię, kurczę, wezmę w końcu. Od czasu do czasu mówię, w końcu je wezmę. I zacząłem myć felgi, mówię, nie, no bzdura. I tak rzuciłem, mówię, mówię, może przy okazji. I później kiedyś coś robiłem, mówię, a wezmę do plastiku. I oszalałem. Rewelacja, naprawdę. Jeżeli chodzi o czyszczenie plastików, bomba. No dobra, nie będę przymulał. Cóż tu można dużo opowiadać o pędzlach? No, no. Nie wiem jak z trwałością. Może kiedyś się pochwalę, bo będę nimi teraz działał. Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz dziękuję za gratis rewelacyjne pędzle do czyszczenia plastików. Naprawdę. A jeszcze bardziej taki strukturalny, gdzie brud siedzi w tych strukturach. No obłędnie, no rozjeżdża się pięknie na plastiku. Cudownie. I fajnie robi pianę. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!